Witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, jesteśmy w grze Fishing Simulator, Ultimate Fishing Simulator 2. Dostałem tutaj zgodę na playtesty, także sobie weszliśmy, zobaczymy, jak wygląda ta gra. Jak widzicie, doszły nam tutaj zakładka z umiejętnościami. Tutaj mamy różne umiejętności, monety. Czyli zarabiamy więcej o 5%, zwiększa ceny sprzedaży. Także mamy tu jakieś umiejętności różne, zwiększa skuteczność przynęty. Ryby w akwariach rosną o 5% szybciej. Nie wiem, co to jest, że rosną w akwariach ryby, ale okej, dobra. Otrzymujesz 5% więcej doświadczenia za każdą rybę. Zwiększa skuteczność zanęty. Ryby tracą siły 5% szybciej. Także mamy tu jakieś różne zdolności, że ryby mniej walczą, że coś tam pozwala za darmo naprawić uszkodzone przedmioty. Jak widzicie, raczej służy to do zarabiania i tak dalej. Jakieś zadania dzienne. Dobra, tutaj mamy zakładkę zadania, zadania codzienne. Złap tyle ryb dowolnego gatunku. 10, ok, i dostaniemy jakiś jeden punkt, dwa punkty. Złap tyle ryb dowolnego gatunku. Jeden punkt, złap 1,5 kilo ryby jednego gatunku, szczupak amerykański. No to są jakieś dzienne zadania, tygodniowe zadania. Tygodniowe zadania. A, ryba danego gatunku, ok. Tu nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. No, nie mogę tu nic z tym zrobić. I miesięczne. Dowolne ryby, dowolne ryby. Dowolne ryby danego gatunku. Ryby danego gatunku, 5. Dobra. Nie wiem, o co tutaj do końca chodzi. Zobaczymy to sobie w trakcie. Statystyki, oczywiście nowe konto, więc nic tutaj nie mam. I co? Zobaczmy sobie sklep. DLC nie ma, promocji nie ma, paczki. Jest jakaś paczka za 900 dolarów. Ale to jest coming soon, ok. Wędki, aha, czyli mamy sklep. Fiderek, Teleroad. To chyba jakaś jest... XUL to jest chyba jakaś, kurde, ale dobra, dodali nam już tutaj sporo wędek, jak widzicie, poziomy 12-15, ostatnia wędka jest na 20 poziomie, do tego różne kołowroteczki, także sprzętu jest, żyłki, spławiki, przypony, koszyczki zanętowe, na razie jest jeden, haczyki, haczyków jest sporo różne, jak widzicie, na żywe przynęty, na karpie, kotwice, ośmiorniczki, przynęta. Także tutaj haczyków jest spory wybór. Przynęty spinningowe też dostaliśmy całkiem sporo, niektóre są darmowe. Aha, tu są wszystkie przynęty, ok. Także spinningowe, jakieś robaczki, o, zobaczcie, nawet są jakiegoś klenika, że można... połowić, nie? Osa, jakaś biedronka, także spoko, fajnie, fajne przynęty dodali. Ciężarki, no jakieś ciężarki dodali. Akcesoria, podpórki na razie nie ma, sygnalizatory na razie nie ma i proce na razie nie ma. No dobra, sprzętu jak widzicie troszeczkę nam doszło. Nasz ekwipunek na początku gry to jest wędka fiderowa, o dziwo. Aha, mamy trzy zestawy ze sobą, ok. Mamy trzy zestawy, mamy tak, Teleroad, czyli spławiczek tutaj mamy, ok. Przypon do 5 kg to jest taki zestawik, tutaj 3 kg, mogę to zmienić? Uniwersalne, nie mam na razie innych, ok, na razie nie mam innych spławików, tych kołowrotków, więc zostawimy sobie taki, tak jak to wygląda, ekwipunek. Spinningu nie mamy. Dobra, czyli robimy tak. Pierwszy nasz odcinek, moi drodzy, no to będzie fiderek i spławik, także, ale nie ma podpórek, no nic, zobaczymy. Jeżeli chodzi o łowiska, bezchmurnie, aha, możemy sobie tutaj wybrać poranek, bezchmurnie, to weźmiemy sobie bezchmurnie. Wymagany, czyli mamy dalej te dwa jedno łowisko i drugie łowisko na poziomie trzecim. To może zalesie sobie letnisko zrobimy w drugim odcinku, a w pierwszym odcinku tą znaną mapkę z wersji demo sobie ogramy. Także lećmy. Raz, dwa, zobaczymy jak to
w ogóle wygląda, co się zmieniło. Co się zmieniło? Coś się zmieniło, to nie jest ta mapka. Jednak tej mapki nie znam. Czy coś... Nie, no zdecydowanie się inaczej wyglądała ta mapka w demówce, nie? Czekajcie, zobaczymy sobie mapę. Stary most. Przejdźmy sobie na stary most, jak to wygląda. No ten most był, i to faktycznie dobra. Ta część mapy jest taka, jak była z tym mostem. Gra na pewno płynniej chodzi. To zdecydowanie na plus, że i woda lepiej wygląda. Tak, zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o optymalizację gry, poprawiło się. No jest przyjemnie, graficznie wygląda naprawdę fajnie. Tutaj jest też trochę inaczej, to mi się wydaje, że coś tu in... Ta dziurka tu była, to jest trochę inne, nie? Tutaj o, ten mostek chyba był troszeczkę inny. Dobra, nieważne. Aha, tu możemy sobie tak przejść. Dobra, no to nie. Sorry, że tak chaotycznie, ale chcę tak w miarę sprawnie przejść sobie tą mapkę i zobaczyć, jak wygląda nasze łowisko. To było, dobrze. Czyli tak te patyki pływają dalej, tak jak pływały. Przez te krzaki się przedzieramy, jakiegoś kleszcza zaraz złapiemy. No dobra. Dobra, tu na pewno wygląda trochę inaczej. Ten mostek, nawet na ostatnim materiale, który nagrywałem jeszcze z wersji demo, to tutaj na pewno było coś troszkę inaczej. No ale nic. Tu mi się podoba. Może zrobimy sobie... Syfu trochę napłynęło, ale co zrobić? Dobra, weźmy sobie nasz pierwszy zestaw. Ups, dobra, coś mi tu nie pasuje. Czekajcie. Pierwszy zestaw to miał być Feeder Master. Aha, bo ja sobie przeczytałem, że to jest Feeder Master. Owszem, ale ten Feeder Master 270 to jednak okazuje się, że to jest... Nie spojrzałem, to jest wędka. To jest wędka spinningowa, czyli jednak będzie spinning, a nie feeder. Najmocniej przepraszam. Wprowadziłem w błąd. Dobra, rzućmy sobie ten nasz zestaw. Zmiana kamery była pod. No nie wiem, pod czym była zmiana kamery. Ekwipunek, lewy przycisk zacinanie, kółko myszy, opadający powolny, latarka, włączenie HUD, kamera podwodna U, niedostępna w trybie realistycznym. Ja nie gram w trybie realistycznym, bo właśnie chciałem zobaczyć, jak tutaj ta kamera pracuje. No, jeżeli chodzi o pracę naszej przynęty, to jak na takiego twisterka to pracuje, powiedziałbym, dość średnio. Dobra, coś tu zaczyna się kręcić. Momentami lepiej, momentami gorzej. Weźmiemy sobie... O, tu coś się kręci, jakaś ryba. Takimi delikatnymi podbiciami próbuję sobie na razie prowadzić. Czy coś nam zaatakuje? Jakaś mogłaby się skusić, bo jestem bardzo ciekawy, jak to się zmieniło w stosunku do dema. Do wersji demo. Dobra, myślałem, że to ryba. Dobra, mamy tutaj już na brzegu, ok. Kółkiem się przyspiesza to zwijanie. Dobra, już wszystko wiem. Machnijmy sobie w takim razie na drugi brzeg. I to samo. Tutaj zachowanie żyłki też... A lepiej wygląda niż w demówce.
No, chyba tu ryby po prostu z rańca nie biorą, co? Jakiegoś widzę dżigowanka, to nie ma za bardzo. No nic, dobra. Zobaczmy, co jeszcze mamy w ekwipunku. Może ten twister nie jest... Aha, nic nie mamy więcej. Dobra. Chciałem powiedzieć, że może ten twister nie jest najlepszy. Ale nic lepszego nie mamy. To może zrobimy tak... tu jakieś bąble lecą. Może poczekamy, aż ta przynęta nasza opadnie faktycznie troszeczkę na dno. O, i teraz sobie tak tutaj pociągniemy po tych krzakach. Śmieszny ten twisterek się kręci. Siedzi. Mamy rybę? Mamy rybę, czy nie mamy tej ryby? Kurde, chyba mamy. No nie wiem. Dobra, mamy, ale maluszka. Dobra, zobaczmy, co to za ryba. Zobaczcie, jak trzyma. Ej. Czego jestem dziewczyną? Cycki mi urosły. A mówili, że w tym jedzeniu z McDonalda nie ma nic takiego. No dobra. Jeden expa dostaliśmy. Nie no, wypuść, dostaniemy jeszcze dwa expa. Dobrze. A, tutaj. Tutaj. Pierwsze piękne ryby. Spróbujmy z tej strony. No, coś ten twisterek to nie jest nasza najlepsza tutaj broń. Chodźmy może w inne miejsce, zobaczymy. Może gdzieś ta ryba tu się schowała. O, w stronę mostu. W demówce tutaj w stronę tego mostu bardzo fajne ryby brały, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No ta kamera podwodna jest całkiem spoko. Fajna opcja, coś czego nie ma w innych gierkach, tylko... Niestety ta przynęta się zachowuje tak, no... No tak nieprzyjemnie dla oka się zachowuje, jeżeli chodzi tutaj o... ruch tej przynęty. O, są te łososie, czy co to tutaj łowiliśmy w demówce, czyli ta miejscóweczka się sprawdzi, mam nadzieję. Jakiś okoń tutaj atakuje. Spróbujemy trochę podszarpnąć. O, znowu ten basik szalony. No, już jesteśmy za blisko.
czemu tak damy troszeczkę? Może coś tu spod tej roślinności uderzy. Dobra, rzucimy sobie troszeczkę jeszcze na środek. Dzisiaj taka szybka akcja. Co to jest samochód? A co to jest to? Dobra, to są tylko jakieś nazwy. Dobra, zobaczmy. Teraz pełne skupienie, żeby się dobrze wciąć, jak uderzy, nie? Mówię, co to za ryba, to ta kłoda płynie po wierzchu. Mówię, kurde. Sum gigant. A to tylko jakaś tam mała kłoda sobie płynie. No, czy my mamy tutaj możliwość, bo jak tu przypadkiem sklep, czekajcie, przynęty. Przynęty spinningowe. Czy są jakieś darmowe w ogóle? Czternasty level tu aż. Twister jest darmowy, no ale ja bym nie chciał Twistera, tylko jakieś właśnie jakąś wahadłówkę, jakąś coś. Chlebek. No bo ja tu... Wahadłówka by się lepiej sprawdziła na takie... Przynęta zaczepiła o coś. Co teraz? Chyba już się odczepiła. Spróbujemy w takim razie tak po wierzchu to pociągnąć. Zobaczymy, czy coś się skusi. Jak nie, to może spławik weźmiemy. No, wleczony niezbyt się sprawdza. Zobaczmy spławik, ale tutaj też na spławik mamy tylko... Co mamy? Mamy jakieś robaki na spławik. Dobra, to może być... To może być lepsza opcja. Rzućmy sobie na środek. Jak wygląda kamera spławikowa? No dobra. A, tylko ja nie mogę... Nie, no mogę, dobra. O, jakiś okoń tutaj agresywnie przepłynął, ale poszedł tam gdzieś na koniec. Gdzie nasz spławik jest? Halo, gdzie jest spławik? A tutaj, tak zasuwa, nawet nie widziałem na środku. No dobra, napnijmy troszeczkę tą żyłkę, zobaczymy, co się stanie. Zatrzyma go? Czy będzie tak zasuwał? A, bo ja kołowrotka nie zamknąłem. Na taką przepływankę, kurde, chciałem, na cwaniaka. Patrzcie, tutaj sobie płynie jakiś. Dobra, to my nie będziemy tacy, wiecie, tu sobie rzucimy, gdzie te ryby pływają. Czekajcie, delikatnie, pod brzeżek, cyk. Dorzuciłem tak delikatnie, że nie widzę w ogóle spławika. Jest, tutaj. Tutaj jest, ta skała się odbija. Dobra, zamkniemy sobie kabłąk i teraz śledzimy go, czy coś tu na przepływankę dorwiemy. Ło, jaki tu jest nurt.
Jak poszedł jak dzik ten nasz spławik. I nie ma zamiaru się zatrzymać w ogóle, zobaczcie. Kabłąk zamknięty, żyłka się ledwo co napręża, a on już tam... O dobra, zatrzymał się. Mówię, że jest żyłka naprężona, zobaczymy. Czy coś tu bliżej brzegu weźmie? No ja widzę, że tu trzeba będzie... O, tam płynie, tam płynie. Uhu, o koniu, zobacz jaka tutaj... Rosóweczka pływa sobie. Ja olał nas. Olał nas zimną płetwą. Normalnie. Mam coś. Coś jest. Dobra, jest 15 metrów od nas. Chodźmy, bo on w tych kamieniach się zaczepił. Ho, ho. Dobra, trochę skilla trzeba mieć, widzę, w tej grze. Mamy go. Ale wariat. Dobra, coś tutaj nam... Wędka nam zgłupiała. Ale jest warty dolara. I 3 expat możemy za niego. Dobra, nie, zatrzymujemy go, zatrzymujemy. No pewnie. A go wyczułem, że tutaj weźmie. Dobra, był jeden, to musi być więcej. Zobaczymy. O, tam coś się kręci. Stoi jakiś szogun. Myślałem, że to ryba. Za dobrze by było, nie? No dobra, tu zatrzymamy sobie. Niech się napręży żyłka i znowu tu przy brzegu spróbujemy, przy kamieniach. Co to tam pływa? To chyba szczupak tam pływa, nie? Takie dość niewyraźny jest. Ciężko powiedzieć z takiej odległości, co to tam siedzi. Uuu! Ty, to jest chyba szczupak! Baby pike! Czy mi się wydawało? Co my złowiliśmy? Szczupak amerykański, nie no, no... Na rosóweczkę. 0,29. No pięknie! Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, no, ja dzisiaj nie mogę sobie dłużej pozwolić, żeby z wami tutaj posiedzieć. 23 minutki, taki szybki odcinek na to, co się zmieniło. Także fajnie, fajnie, że gierka chodzi na pewno przyjemniej. Jak widzicie, ryby też... O-o. Ryby też biorą mniejsze, także troszeczkę trzeba będzie się tutaj pobawić, zanim znajdziemy jakieś miejsce, gdzie fajne rybki siadają. No to troszeczkę trzeba będzie posiedzieć. Nie tak jak w demówce, że tutaj nagle... Pierwszy rzut i 12 kilo ryba. Tylko już troszeczkę tutaj trudniej będzie. Ale to dobrze, bo się będziemy dłużej bawić. Także słuchajcie, ja dzisiaj kończę. Myślę, że to wystarczy. Spróbujemy wbić trzeci level. I zobaczymy to drugie łowisko, którego nie było w wersji demo. Nie wiem, jak długo te playtesty będą trwały, bo ja tak naprawdę dzisiaj to nagrywam i dopiero za 4 dni będę w domu. Także mam nadzieję, że... To nie będzie tak, że nagram jeden odcineczek i te playtesty już się skończą po 4 dniach, tylko że to troszeczkę dłużej będzie trwało. No i tak, dajcie znać w ogóle w komentarzach, co myślicie o gierce, co o tych zmianach, które zobaczyliśmy, tych nowych rzeczach, bo to żadne zmiany, to po prostu nowe rzeczy z wersji demo do już takiej pełniejszej. No i tak, dajcie mi znać, kto z was już też gra w te playtesty. Może już dalej doszliście zdecydowanie niż ja, no bo ja to tam 20 minut. No i przede wszystkim, czy chcecie więcej materiałów? Może we wtorek live'a z tej gierki zrobimy sobie po nabi... Uuu, ty, ale płynie. Ale byk. Ulala. No, także wracając. Dajcie znać, może live'a zrobimy i na live'ie sobie połowimy dłużej tutaj te rybki. Dobra. Jest, fish on. No ciągnij tą rybę.
Mordu. Czemu kamera się nie zmieniła? Pierwszy raz się kamera sama nie zmieniła. No dobra, no to jeszcze ładnym okonkiem zakończymy. No takie ogonki, okonki, ogonki. No właściwie to jak ogonek, nie? To takie ogonki, o proszę, łowimy sobie. Zatrzymamy. Także tak jak mówiłem, dajcie znać, łapeczka, komentarz, co sądzicie, czy chcecie więcej odcinków, czy w ogóle bawimy się w tą gierkę. I tyle, wielka piąteczka dla Was, pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia.